A dzień dobry. Właśnie kawkę teraz piję. O, przepraszam. Może tu postawię. Kawę będę pił. Z jednej łyżeczki, z półtorej łyżeczki zrobiłem z mlekiem i słodzikiem. Bo taka pogoda jest pochmurna, żeby nie być sennym. Może mi się wreszcie uda coś w życiu osiągnąć. Moje najlepsze pragnienie znaleźć kobietę, założyć rodzinę, wychowywać dzieci. To jest najważniejszy plan w moim życiu. I usadkować się jakoś w życiu. No, w jakiś sposób trochę, ale jeszcze to nie to jest. Ja wiem, że jest bardzo dużo problemów w życiu. Trzeba te problemy w jakiś sposób rozwiązywać. O, właśnie. Ja na razie jestem w domu. Bo to jest ogółem. Sami widzicie, tyle ludzi będzie mnie oglądało. Żeby wstydu nie zrobić, nie? Ale zobaczymy, jak to będzie. Ale myślę, że wszystko trzeba układać w głowie, jak to ogółem zrobić, żeby było dobrze, a nie po prostu coś. Nie można od tego uciekać. Od różnych spraw, takich poważnych, to żeby ludzie nie uciekali, żeby przemyśleli, to właśnie ja też w jakiś sposób na dwóch treningach nie byłem, a poszedłem po prostu zobaczyć całe te i po prostu postanowiłem, że a ja też mogę spróbować coś przekonać się w swoim życiu. Nie, są mocniejsi i słabsi, ale to ogółem nie ma z niczym się ogółem łączy. Po prostu. Sami widzicie. No to ogółem sami widzicie, trzeba spokój, cisza, kultura musi być. A to, że nieraz mi po prostu coś wyskoczy, a to ogółem tak się rozmawia i nieraz się po prostu jak się rozmawia, to słowo właśnie pasuje do innego słowa. No i zapraszam wszystkich widzów na oglądanie. A tak, to ostatnia będzie walka. Zada się. O, właśnie. No parę walk będzie, popatrzę się. Będę kibicował. Też innym, inni będą kibicować dla mnie. To zobaczymy, jak to wszystko wystąpi się na tej gali.
później będą ludzie opowiadać o mnie. Ale stawiają na Adasia. Wiem, w komentarzach jak tam mówili na mnie. To dobrze, stawiaj to. To wasze jest zdanie, a nie moje. Tak jak mówiłem, okaże się, kto będzie lepszy, kto wygra i wtedy będzie ok. Nie trzeba po prostu. To jest sport. Jest dużo po prostu sportu na świecie. Każdy coś próbuje, coś zrobić w swoim życiu. Ja zacząłem nagrywać, to widzieliście pewne rzeczy, lubicie, na pewnych rzeczy ode mnie nie lubicie, to już to nic nie zrobię. Właśnie trzeba poznać jakąś kobietę, którą tak jak ja z wami teraz rozmawiam, tak samo mógłbym z kobietą porozmawiać, o kawkę sobie wypić, ciastko zjeść, porozmawiać, cały to usiąść, cały to i po prostu co do czego, jak to ma być, co tu zrobić, żeby było dobrze, a nie źle. No dużo jest ludzi zainteresowanych ogółem mną, ale sami widzieliście, jak ja wcześniej funkcjonowałem. Te głupoty robiłem, pewne rzeczy i ogółem to dużo mi pomogło, że ogółem. A to, że ogółem mi wyszło tak jak miał wyjść, to już ogółem trudno. Nic ja nie poradzę. Może wreszcie ta osoba, która chciałaby naprawdę otworzyć się, a ja takiego czegoś na pewno nic nie powiem. Po prostu to, co ja się dowiem dla siebie, a to pewne rzeczy może za dużo pewnych rzeczy rozmawiam, ale ja źle nie rozmawiam chyba, tylko po prostu sami widzicie, niektórzy to wypisują do internetu, cały te przedstawia się, że to jakiś mężczyzna przedstawia się za kobietę i później to taka afera internetowa. Tak samo jak pewna kobieta, a już nie będę wspominał. Lepiej o tym zapomnieć. Już. Trzeba zbierać dobre żniwa. Właśnie żniwo to by było najlepsze. Zamieszkać z kobietą. No i pomagać dla kobiety. Ale to ogółem zobaczymy, jak to będzie. Sama ta osoba to ogółem wynajmie, jak nie to wynajmiemy sobie razem i razem zamieszkamy. O właśnie, to jest najlepsza decyzja, a nie to, że o weź wynajmij, no to już tak tyle ogółem. To wszystko poszło tak gładko, że po prostu pewne rzeczy trzeba przemyśleć nad swoim życiem, a nie po prostu robić, żeby człowiek się martwił. Taką mówią, że bardzo dobrze wyglądam. To widzicie, jak się stara się dbać o siebie, żeby jakoś ludziom to wyglądało dobrze, a nie źle. Żeby ludzie tak nie
głupotnie gadali. Jakiś wymyślają, ktoś wrzuca do internetu pisze, jakieś nie wiadomo co, i to później to wychodzi, te kłamstwo, i później są awantury. No, tak, parę filmów nagrałem, bo ogółem czekam na tą chwilę. No i ogółem trzeba po prostu odpoczywać. No, dziękuję, że mnie oglądajcie i po prostu proszę, żebyście paluchy do góry dawali za każdy mój film, który wam się podoba. Trzymajcie się.